mimo że mam tutaj listę osób, które się zgłosiły do pani sekretarz obrad, to moje pytanie też chciałbym zadać jakieś pytanie panu dyrektorowi GOPR. Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, za mnie mam pytanie słuszność. Tak więc do sekretarza obrad, do pani radnej Agnieszki Kleczewskiej zgłosiły się następujące osoby. Pierwsza pani Iwona Mickiewicz, drugi pan Piotr Piotr i trzecia pani Agnieszka Kleczewska, chciałaby sobie zabrać głos. Bardzo proszę, pani Iwona Mickiewicz, sąd poszerzony. Spraw dotyczących sąsa zostało omówionych pani wójt i pan zastępca na zebraniu wiejskim wyjaśnili, ale padły ostatnio takie pytania, na jakim etapie są przygotowania do postawienia wieży widokowej na księciu, na wzgórzu księcia Albrechta. Dziękuję. No, to rozporządzenie jest w trakcie realizacji, tak? Czyli występujemy z całą procedurą, uchwała była przez Radę podjęta. Wystąpiliśmy do wszystkich instytucji i w tej chwili się toczy cały czas procedura, tak? Więc no, na bieżąco będziemy informowani, jak będzie debata, powiadomimy o tym do pani sądzy, wyślemy zawiadomienie, jak będą konsultacje społeczne, ale na razie mówię, jesteśmy w trakcie zbierania wszystkich danych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy przybliżony chociaż termin, dożynek i miejsce. I drugie pytanie dotyczy sprawozdania programu współpracy gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi. Chciałem się dowiedzieć, jak grupy nieformalne są rozliczane z grantów. Bo to mnie bardzo interesuje, bo tutaj nie ma nigdzie wyjaśnienia w tym sprawozdaniu. Chciałem się dowiedzieć, jak one są rozliczane. Trwają rozmowy, mamy wstępnie przymiarki, ale dopóki nie, jakby nie sfinalizujemy do końca rozmów, to przekazamy na następnej sesji o terminie i miejscu. A na to drugie pytanie odpowiemy wstępnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejną osobą, która się zgłosiła, jest pani radna Agnieszka Kleczewska. Ja mam tylko taki ustny wniosek. Prosiłabym, że jeżeli będą inwestycje w gminie Stegna, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, żeby taką informację przesyłać mailowo do członków komisji społecznej i jeszcze, że tak powiem, przed procedurą raportu oddziaływania na środowisko przeprowadzenia. Tak, jeżeli coś takiego wymaga jakakolwiek inwestycja, żeby takie informacje były przekazywane w komisji wcześniej. Dla komisji społecznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ wyczerpała w tym wystąpieniu pani Agnieszki wyczerpał się lista osób w punkcie 13 wolne wnioski i informacje. W związku z tym zamykam 20. sesję Rady Gminy Stegna i życzę wszystkim dobrego dnia.